No wiadomo, to jest bardzo, bardzo prestiżowy konkurs i myślę, że to jest, zawsze to jest takie marzenie każdego młodego artysty, który kocha muzykę Chopina, a w szczególności Polaka też zwłaszcza. To jest takie marzenie, żeby spróbować swoich sił w tym konkursie, zobaczyć, czy się do tego człowiek nadaje, czy może trzeba szukać gdzie indziej drogi, może w jakiejś innej muzyce, może jednak w ogóle się do tego człowiek nie nadaje do występowania, ale człowiek chce się sprawdzić, jak mu to wyjdzie. Z serca. Chopina trzeba grać z serca i wiadomo, są palce, trzeba się nauczyć tych utworów, trzeba mieć wirtuozerię, żeby grać etiudy, trzeba mieć wirtuozerię, żeby grać szybkie części ballad, skerc, ale jeśli człowiek nie ma serca i nie czuje tej muzyki, to może od razu się pożegnać z tą muzyką, może w ogóle nawet nie próbować grać tej muzyki, bo on nigdy tego nie zagra dobrze. I tą muzykę trzeba czuć, trzeba wiedzieć, że rzeczywiście ją się rozumie, albo przynajmniej człowiek musi mieć takie wrażenie, że się ją rozumie i wtedy próbować szukać dobrego dźwięku, szukać dobrej ekspresji, ale nie zapominać o tym, że Chopin żył, Chopin był człowiekiem i Chopin w tych swoich utworach chce przekazywać swoje emocje. I trzeba czasem wczuć się tak w Chopina, pomyśleć właśnie, wyobrazić sobie, jak było się w roku 1840. On preferował małe sale, małe publiczności, kameralnie i sobie wyobrazić tak czasem, że gra się dla kogoś, czy zapomnieć o tym, że tam siedzą jakieś osoby na widowni, tylko jestem ja, fortepian i jakieś małe grono osób, którym chcę coś przekazać. Konkursy pianistyczne są zawsze motywacją. To jest tak, że przynajmniej ja mam tak, bo rozmawiałem z innymi osobami, że niektóre osoby tu lubią na przykład sobie w spokoju siedzieć przez rok, na przykład coś dłubać w utworze i im to dobrze idzie, a konkurs to jest tylko stres i niepotrzebne zupełnie rzecz. A ja natomiast często mam tak, że jak mam przed sobą konkurs, to ja mam taki cel, do którego dążę i wtedy też mam cel, wiem, że muszę na przykład zrobić jakiś utwór, siadam i go robię. Jeśli nie mam takiego celu wyznaczonego, to czasem, a może jutro coś zrobię, a może pojutrze. A tutaj wiem, że za jakiś czas mam ten konkurs i wiem, że ja muszę teraz siąść, przysiąść i pracować. I to mi daje taką motywację. Oczywiście później po konkursie też mogę sobie zrobić chwilę przerwy, żeby coś luźniejszego sobie pograć, ale to daje taką motywację i zawsze to jest moment, kiedy ja najwięcej pracuję wtedy. I dlatego wydaje mi się, że konkursy rozwijają. A przynajmniej tak działa to w moim przypadku. Chopin, fortepian i praca. I to by były chyba te trzy słowa.